Witanko, nie wiem czy mówiłem, ale dźwięk tego Soundmastera najbardziej mi się kojarzy z DT-75 jakościowo, tak no wydźwiękiem, stereofonią, taką klarownością, czystością dźwięku, takim blasterowym, jak ja to nazywam, brzmieniem, takim kosmicznym, to właśnie Soundmaster mi się z DT-75 jedynie kojarzy. No ocencie sami, jak dla mnie Soundmaster ma tylko taki trochę potężniejszy ten dźwięk, mocniejszy bas, ale to jest bardzo podobne brzmienie, tak samo jakościowo przyjemnie się tego słucha, no z tym, że Soundmaster według mnie ma troszeczkę takiego więcej tego ocieplenia, którego brakuje DT-75, on ma taki bardziej zimny ten dźwięk, a Soundmaster ma trochę tych średnich, wysokich, ogólnie takie jakby trochę, no powiedziałbym lepiej wyważone ma te wszystkie tony niż DT-75, do którego dźwięku czasami miewam jakieś zastrzeżenia, no ale on i tak gra tak bardzo krystalicznie, fajnie, dobra, zanim się utworek skończy, to już tutaj nie będę gadał, po prostu posłuchajcie sobie tego samego, najpierw z DT-75, potem z Soundmastera. Chyba się kończy niestety.
No, według mnie Soundmaster nawet jeszcze lepiej. Chociaż tutaj kaseta jest chromówka, także dźwięk jest bardzo dobry. Znając DT-75, to nawet ze zwyczajnej kasety jest bardzo dobrze dźwięk jak cyfrowy. Także jest no optymalnie. No ale Soundmaster i tak brzmi pełniej. Sopranu wcale nie ma gorszego, co jest dziwne. Kto wie, czy nie lepszy. No po prostu słychać, że to jest dźwięk cyfrowy, trochę wyższej jakości. Także no jakościowo, dźwiękowo, może nie mocowo, bo Soundmaster jest mocniejszy, ale nie jest to jakaś przepaść. To no jakby ktoś szukał odpowiednika dźwięku DT-75, to nie ED-90, bo ED-90 to już jest trochę inny dźwięk. ED-90 to już jest coś w kierunku bardziej Philipsa D-86-14, taki trochę bardziej no taki mocno ocieplony, taki bardziej w stronę klasyków, a no odpowiednikiem najlepszym DT-75 spośród tych sprzętów, jakie mam, to jest właśnie Soundmaster, dlatego on mi się tak bardzo podoba. Z czym by go nie porównywać, to nie jest ważne, czy coś gra lepiej, mocniej, bo to po prostu brzmi tak przyjemnie, że włączam go i odpływam, jego chce się słuchać. Jeszcze raz DT-75. Tylko mi się utwór zmienił. Próbuję cofnąć. A to szybko przewija, to nie będzie problemu. I to samo na DT-75. No to jest bardzo podobne brzmienie, tyle że no DT-75 tak trochę, ten bas jest taki trochę bardziej, jakby te głośniki chciały wyskoczyć z tej obudowy, a w Soundmasterze ten bas jest taki trochę miększy. No lepsza konstrukcja jest, lepsze subwoofery ma po prostu, no i nawet większe są. Ale no jakościowo to jest bardzo podobne, zresztą ocencie sobie sami, ja dzisiaj nie mam weny do tych filmów, także tylko takie krótkie porównanie i kończę. Hej.